Tak gwoli wyjaśnienia. Ja wiem, że czołówka moich filmów ma minutę, ale ja ją lubię. Będzie miała minutę. Moi drodzy, teraz będzie coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem, czyli nagranie z ukrycia. Zamierzam nigdzie nie jechać, tylko zostać w Parzynie na stacji benzynowej. Idę zaalczyć sobie trawnik. A ja przepraszam bardzo, moje drogie panie. Czy te tereny tutaj zielone wokół tych fundamentów dawnego dworku, co czytałem na tablicy, należą do Orlenu? To jest wasze? Nie. Czyli rozumiesz, że jeżeli ja sobie tam postawię namiot i pojadę rano, to nic się nie wydarzy? Nie. A mogę być pań gościem do momentu, aż zmiana się zmieni, rozumie? Przy tamtym gniazdku z laptopem? No pewnie, no to ja sobie zorganizuję noclegowisko. Nie no. Co 15 minut pada, gdzie ja będę? Ujadę 10 km i będę szukał lasu. Zostaję, dziękuję. Mam resztę życia na to, że... Pan pozdrowi tam na Facebooku. Oczywiście, że tak. Mam... Ania i Asia, my tylko dwie jesteśmy. Ania i Asia. Zaraz będę nagrywał. A ponieważ ja mam resztę życia, żeby dojechać tam, gdzie mam dojechać, więc mam dużo czasu. Jak słyszeliście, Ania i Asia są jak najbardziej za. W związku z tym zostajemy na stacji Orlenu i to będzie stała moja wioska. Tu stoi mój namiot, moi drodzy, a to fundamenty dworku, o którym wam mówiłem. Dworku lub jakichś zabudowań w jego pobliżu. Skąd to wiem? Otóż tutaj kawałek stąd jest tablica, z której wyczytałem, że Orlen, który znajduje się tam, stoi na terenie XIX-wiecznego dworku, który został rozebrany w latach 70. bodajże, lub 80. No taką mam pamięć, więc tu lub tu. Obozowisko stoi na bardzo grząskim gruncie, spójrzcie jak tu jest, więc wszystkie śledzie są wbite na słowo honoru. Wystarczy najmniejszy wiatr i całość wioski się zawali. No ale cóż, niebezpieczeństwo to sól mojej wyprawy, niech się wali. Koniec wyprawy na dzień dzisiejszy. Dobranoc.